Zawsze się mówi, jak nie zachorować na raka. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, w jaki sposób, co powinniście robić, żeby mieć większą szansę na to, żeby jednak na to zachorować. Poprzez to mam nadzieję, że będziecie bardziej świadomi poprzez tą hiperbolizację, poprzez takie odwrócenie sytuacji. No dobra, do dzieła. Dlaczego to robię? Po prostu taka jakaś niezgoda we mnie jest na to, żeby ludzie się zaniedbywali, na to, żeby przychodzili po prostu do szpitala w procesie nowotworowym, w takim stadium, że no nie da się już im pomóc. No a to tak, no dobra, jedziemy z koksem. Przede wszystkim nigdy nie chodźcie do lekarzy. 10, 20, 30 lat, lekarze to zło. Pamiętajcie o tym, do szoru już nie daj Boże się idzie tylko dlatego, gdy się nie może oddychać, gdy tak boli brzuch, tak boli głowa, że no od 5 miesięcy nas to boli, ale no już teraz nie mogę wytrzymać to, że macie jakiś krwotok i umieracie. Do lekarzy się nie chodzi, chyba że się umiera, szpitale to umieralnie i w ogóle no nie, lekarze, medycyna to my jesteśmy jak najbardziej z daleka. Kolejną rzeczą jest to, że no, nie mamy jakiejś takiej chęci brania udziału w badaniach przesiewowych, w badaniach screeningowych, nie macamy się po piersiach, po jądrach sprawdzając, czy nam coś urosło, czy mamy jakieś guzki. No, mając 50 lat w ogóle nie robimy sobie badań żadnych. No, my wiemy sami lepiej. Medycyna naturalna zawsze przecież działa, zawsze ziółka nam pomogą. No i no, kto by tam, przecież my nigdy nie narzekaliśmy, zawsze byliśmy okazami zdrowia. No, jeszcze zachoruję tylko dlatego, że poszedłem przez lekarza. No, do lekarza. Przez lekarza zachoruję, bo poszedłem do niego. No, nie. Nigdy tam nie pójdę. Kolejną rzeczą jest to, żeby po prostu pić i palić, a najlepiej to razem. To wzmaga działania takie rakotwórcze palenia. Alkohol w trakcie imprezy i fajeczka to jest zupełnie najlepsza w ogóle metoda, żeby zachorować na raka, wiecie, płuc, na raka krtani, na raka przełyku, all inclusive jak chcecie. Pamiętajcie, ale nie osobno, no osobno ma słabsze działanie, zawsze alkohol i zawsze papieros. To jest najlepsza metoda, żeby no, zachorować na tego naszego uwielbionego kraba. Dobrze, kolejna to jest właśnie 60% nowotworów powstają z diety i palenia papierosów, więc kolejną rzeczą jest, wiecie, jemy śmieciowe jedzenie, przetworzone węglowodany, jemy, wiesz, wiecie, wszystko takie podsmażone, smażone, tłuste, jesteśmy otyli. No, lubię jeść. Kto nie lubi jeść? No więc chyba dobrze umrzeć z tego powodu, co kochamy, nie? No, każdy by chciał umrzeć właśnie w trakcie spożywania tego, co lubimy, nie? Kobiety kochają brąz. I nie tylko kobiety kochają brąz, ale nowotwory skóry również kochają brąz. Takie nadmierne opalanie, wiecie, znacie te panie, które chodzą nad plaże i takie brązowe są aż spalone i te zmarszczki takie, wiecie, bez filtrów UV po 5 godzin w samym słońcu od 10 do 15. To jest to, pamiętajcie, tylko takie mocne podsmażenie na patelni w Morzu Bałtyckim, nad Morzem Bałtyckim, wiecie, to jest fajnie, nie? Takie właśnie, tylko pamiętajcie, bez filtrów UV, niech was spali, niech was spali na raka. Nowotwory skóry to kochają, czerwiak, bierzcie to. Moi drodzy, to jest wszystko dla was. Dodatkową rzeczą jest, wiecie, żyjemy w domku, mamy piękny ogródek. Nie dbajmy o środowisko, akumulatory do jeziora, żebyśmy palili oponami, żebyśmy, wiecie, palili śmiećmi, tym co najgorsze, po co marnować miejsce w śmietniku. No i tak to będzie, wiecie, do środowiska, wiesz, to jest bez sensu, oni to wszystko mieszają, to jest w ogóle, palmy to później, wiecie, jak już to spalimy na wiosnę, to jedzmy z tego warzywa. Warzywa, świeże warzywa, pomidorki, ogóreczki, rzodkiewki, wiecie, takie, ale takie
ostre, cierpkie. To jest dobry właśnie motyw, żeby podwyższyć sobie mineralizację, wiecie, metale ciężkie, trochę też szlachetnych, wiecie, trochę też na przykład rzadkich metali. No, po prostu to jest najlepsza metoda, żeby no, wzbogacić się nie tylko o minerały, ale też również o, no, o nowotwory, czy inne choroby przecież, astma. Moi drodzy, no, świat się nie kończy tylko na nowotworach. Pamiętajcie o tym, możecie sobie dołożyć zdecydowanie więcej, niż o tym myślicie. Trochę było dzisiaj hiperbolizacji, trochę było odwrócenia sytuacji, ale zrymowałem. Dobra, ale wiecie, często po 20 latach, jak przyjdziemy na szor, bo nasz żołądek bolał przez ostatnie 5 miesięcy, a teraz nie możemy już wytrzymać, może być za późno. Może być za późno, ponieważ proces nowotworowy lub inna choroba może być tak zaawansowana, że no, medycyna nam nie pomoże. Najważniejszą bronią przeciwko nowotworom jest intelekt ludzki oraz edukacja i profilaktyka pierwotna. Wiecie, trzeba inwestować przez całe życie. Tak jak jeden profesor powiedział, babci, która się pyta, no, co mogę zrobić, żeby no, pozbyć się tej osteoporozy. On powiedział, niech pani zapisze dziecko na siłownię. Bo niektóre choroby, tak jak osteoporoza, nie da się już wyleczyć. I tak samo zaawansowane stadium nowotworowe, no, bardzo rzadko jest wyleczalne. I trzeba właśnie dbać o siebie. Więcej materiałów jednak będzie na moim kanale na temat jednak, jak nie zachorować na nowotwór. Jeżeli chcecie, to subskrybujcie. Jeżeli uważacie, że ten materiał jest wartościowy, podajcie go dalej. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa. Jestem akurat w piwnicy i czasem słychać, jak ktoś, wiecie, myje ręce albo robi coś grubszego. Tak w ramach trochę rozluźnienia jeszcze bardziej tematu.